Wojna cenowa między Biedronką i Lidlem trwa w najlepsze, a na horyzoncie pojawia się trzeci gracz, który chce złamać duopol gigantów. Jest notowana na polskiej giełdzie spółka, która otwiera masowo kolejne sklepy i ma ich już więcej niż Lidl, a przed nią już tylko Biedronka. Dzisiaj o założonej w 1999 roku spółce Dino, której właściciel Tomasz Biernacki zajmuje drugie miejsce na liście najbogatszych 100 Polaków Forbesa, a jednocześnie wiemy o nim tylko tyle, że rozbił Ferrari w okolicach Kalisza. Historia Dino. Wszystko zaczyna się w roku 1999, kiedy Tomasz Biernacki zaczyna realizację planu stworzenia sieci supermarketów. Pierwszy sklep Dino powstaje w miejscowości Gostyń w województwie wielkopolskim. Początki jak zwykle są trudne, ale pomysłodawca ma jasno określony cel. Zaoferowanie mieszkańcom małych i średnich miejscowości łatwego dostępu do szerokiego asortymentu produktów, w tym świeżych produktów mięsnych i owoców. Wizja ta spotyka się z rzeczywistością i okazuje się, że pojawiają się pierwsze sukcesy. Powstają kolejne sklepy Dino, a rozwój sieci nabiera tempa wraz z otwarciem w 2002 roku pierwszego centrum dystrybucyjnego w Krotoszynie. To działanie sprawia, że firma może myśleć o wychodzeniu na bardziej szerokie rynki dzięki ułatwionej logistyce dostaw. Kolejnym celem staje się województwo dolnośląskie i to właśnie tam firma otwiera kolejne sklepy. W 2003 roku Dino zacieśnia relacje z zakładami mięsnymi Agro Rydzyna. Pozwala to na oferowanie klientom supermarketu wysokiej jakości mięsa i wędlin. Niedługo później firma Dino wykupuje ten zakład na wyłączność. Ten krok jest dla spółki bardzo ważny, ponieważ od samego początku Dino stawia na świeżość i jakość produktów, co szybko zyskuje uznanie wśród klientów. W 2007 roku, jako że działalność staje się dosyć duża i kosztowna, Tomasz Biernacki przekształca działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Dino Polska. Niedługo później właściciel zaczyna szukać inwestorów w celu przyspieszenia ekspansji i przekształca swój biznes w spółkę akcyjną. Równolegle spółka prowadzi coraz śmielszą ekspansję, otwierając nowe sklepy i zwiększając swoją obecność na polskim rynku. W 2010 roku dochodzi do zawiązania współpracy z funduszem Private Equity Enterprise Investors. Fundusz ten wykupuje 49% udziałów firmy za kwotę 200 milionów złotych. Kapitał ten jest użyty do dalszego napędzania machiny ekspansyjnej spółki, co prowadzi do otwierania kolejnych i kolejnych sklepów. W 2010 roku spółka posiada 111 sklepów. W 2017 roku jest to już 775 sklepów. Daje to około 100 nowych sklepów rocznie, czyli średnio co 3 dni otwierany jest nowy sklep Dino. Rok 2017 jest dla spółki również wyjątkowy z innego powodu. 19 kwietnia Dino Polska debiutuje na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Pomaga to spółce zdobyć zaufanie i otwiera drogę do nowych możliwości finansowania dalszego rozwoju. W kolejnych latach Dino kontynuuje swój rozwój nie tylko zwiększając liczbę sklepów, ale także rozbudowując sieć logistyczną. 8 centrów dystrybucyjnych rozlokowanych strategicznie w różnych regionach Polski zapewnia efektywny przepływ towarów i wsparcie dla rosnącej liczby sklepów. W 2020 roku firma otwiera 200 nowych marketów i zatrudnia łącznie 26 tysięcy pracowników. W 2022 roku natomiast firma otwiera 344 sklepy, co oznacza, że średnio codziennie jest otwierany nowy market Dino. Na koniec roku 2022 firma osiągnęła liczbę 2156 placówek i zatrudnia 37,5 tysiąca ludzi. Czym wyróżnia się spółka Dino? Pierwszą rzeczą, którą trzeba wskazać, jest oczywiście unikatowe podejście do lokalizacji sklepów. Sieć celowo kieruje swoją ekspansję na mniejsze miejscowości oraz na peryferie większych miast, gdzie konkurencja ze strony dużych sieci handlowych jest mniejsza. To pozwala Dino na budowanie silnej pozycji rynkowej i lojalności klientów, którzy cenią sobie wygodę zakupów blisko domu. Takie lokalizacje pozwalają także na lepszą integrację ze społecznością lokalną i dostosowanie oferty do jej potrzeb. Spółkę wyróżnia również bogata oferta mięs i wędlin. Każdy sklep posiada stoisko mięsne z obsługą, co w sklepach konkurencji występuje sporadycznie. Tutaj również jako plus można wskazać jednolity format sklepu. Zawsze około 400 m2 powierzchni sprzedaży i zawsze to samo ustawienie. Ma to sprawić, że konsument wie, gdzie szukać swojego produktu, co wpływa na lepsze postrzeganie marketu. Tutaj trzeba również wspomnieć o tym, że spółka stawia mocno na rozwój swojej infrastruktury logistycznej. W oparciu o 8 centrów dystrybucyjnych strategicznie rozmieszczonych w różnych regionach Polski, Dino zdołało zbudować efektywny system dystrybucji, który zapewnia codziennie dostawy świeżych produktów do każdego ze sklepów sieci. Tutaj również mała ciekawostka nazewnicza związana z produktami, które sprzedaje spółka. Cała branża zajmująca się m.in. produktami spożywczymi i środkami czystości ma swoją unikatową nazwę – FMCG – Fast Moving Consumer Goods, co na polski tłumaczymy jako produkty szybko zbywalne. Spółka Dino na giełdzie. Cena akcji spółki w momencie debiutu giełdowego w 2017 roku wynosiła 33,5 zł. Aktualnie jedna akcja jest warta około 390 zł. Natomiast w piku za jedną akcję trzeba było zapłacić aż 500 zł. Oznacza to, że jeśli kupilibyśmy spółkę na debiucie i sprzedali na górce, to pomnożylibyśmy swoją inwestycję aż 15-krotnie. Taki wzrost świadczy oczywiście o ogromnym zaufaniu inwestorów i optymizmie co do przyszłości spółki, a także o silnych fundamentach biznesowych Dino. Wskaźnik ceny akcji do zysków spółki utrzymuje się na wysokich poziomach i wskazuje na duże nadzieje inwestorów na dalsze wzrosty zysku spółki. I w sumie nie ma się czemu dziwić, bo za 2023 rok firma wykazała 25,7 miliarda złotych przychodów, co stanowi 30% wzrost w skali roku. Ciekawostką również może być fakt, że powstało bardzo dużo materiałów obcojęzycznych na temat spółki Dino, co może wskazywać, że dużą częścią akcjonariatu jest kapitał zagraniczny. Dino w przyszłości.
Za spółku dużo dobrego, ale zobaczmy, czy przyszłość maluje się na takie same kolorowe barwy. Rynek szybko się zmienia, a konsumenci jednocześnie szukają łatwego dostępu do produktów w sklepach typu convenience, np. Żabka, jak również szukają niskich cen w sklepach wielkopowierzchniowych, np. Biedronka czy właśnie Lidl. Na horyzoncie spadająca inflacja i powrót VAT-u na żywność, co będzie stanowić główne wyzwanie dla branży detalicznej w Polsce. Ze względu na wracający VAT, sieci handlowe stoją przed koniecznością zmniejszenia marży, czyli przyjęcia kosztu na siebie, lub zwiększeniu ceny produktu, czyli przerzuceniu kosztu na klienta. Jeśli natomiast chodzi o spadek inflacji, to firma już nie będzie mogła zwiększać cen i marży pod pozorem złej polityki NBP czy całego rządu. Spółka twierdzi jednak, że dzięki skutecznemu zarządzaniu i optymalizacji procesów logistycznych utrzyma stabilną pozycję na rynku. Wartość dodana, jaką sieć oferuje swoim klientom, opierając się na świeżości asortymentu, ma pozwolić utrzymać lojalność klientów, co będzie kluczowe w okresie zwiększonej presji cenowej. Spółka chce również dywersyfikować swoje portfolio o inne gałęzie sprzedażowe. Znakami tego są złożony w lutym tego roku wniosek o rejestrację znaku towarowego Dino Oil oraz pozytywna decyzja odnośnie koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydana przez lokalne władze. Można więc sądzić, że za jakiś czas doczekamy się stacji paliwowych od spółki Dino. Dino versus Biedronka i Lidl. Konkurencja na polskim rynku detalicznym, szczególnie między gigantami takimi jak Lidl i Biedronka, staje się coraz bardziej zacięta, co wyraźnie widać w kontekście wojny cenowej, która ma wpływ na całą branżę. Wysyłanie SMS-ów, plakaty, banery, rachunki, a ostatnio nawet pozwy. Wojna między gigantami trwa. Ale jak to wpływa na Dino? Według koszyka faktu, który ostatnio stał się bardzo medialny, Dino zajmuje trzecie miejsce po Biedronce i Lidlu, ale za to na przykład przed Lewiatanem. Jest to zestawienie z luty 2023 i różnice cenowe są znaczne. Aż trudno uwierzyć, że Dino tak odstaje od cen konkurentów. Jednak zobaczcie, co widzimy, jak cofniemy się do sierpnia zeszłego roku. Tutaj różnice są już niewielkie. Myślę, że to pokazuje, że Biedronka i Lidl dostosowały już ceny pod wojnę cenową, a Dino jeszcze nie. Na pewno jeśli spółka nie chce zginąć w tym kreowanym przez konkurentów duopolu, to musi podjąć jakieś działania, które sprawią, że ich ceny staną się bardziej konkurencyjne. Z drugiej strony spółka skupia się na ogromnej ekspansji, więc wydaje się, że nie jest w stanie sobie pozwolić na zejście z cen, tak jak robi to konkurencja. Uśredniając to jednak. Cenowo Dino znajduje się w środku stawki między najtańszymi dużymi sklepami, a mniejszymi supermarketami czy sklepami typu convenience. Kiedy spółka nasyci rynek swoimi sklepami, to pewnie wtedy będzie cenowo atakować swoich konkurentów. Spółka Dino deklaruje również, że stale monitoruje rynkowe trendy i preferencje konsumentów, dostosowując asortyment i strategie marketingowe, aby lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania swoich klientów. Tajemniczy właściciel. Spółka Dino jest notowana na giełdzie, więc jej akcjonariat jest jawny. Jak widzicie, jest tutaj całe mnóstwo funduszy inwestycyjnych, które razem posiadają 11% akcji. Ale jest też tutaj również właściciel sklepu, czyli pan Tomasz Biernacki. Posiada on 51% akcji, których wartość rynkowa to prawie 20 miliardów złotych. Jest on największym akcjonariuszem, ale jest też również aktualnym prezesem spółki. Okazuje się natomiast, że nie pobiera on żadnego wynagrodzenia za funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, gdzie zwykli członkowie zarabiają z tego tytułu od kilkuset tysięcy złotych do ponad miliona złotych rocznie. Można pomyśleć, że pan Tomasz Biernacki jest pewnego rodzaju ascetą, ale nic bardziej mylnego. Według rankingu Forbesa zajmuje on drugą lokadę w rankingu 100 najbogatszych Polaków. W 2023 roku znalazł się również jako jedyny Polak na liście 500 najbogatszych osób świata sporządzonej przez Bloomberg. Został tam sklasyfikowany na 462 miejscu, a Bloomberg oszacował wartość jego majątku na 5,85 miliarda dolarów. Jego majątek opiewa więc na ponad 23 miliardy złotych, gdzie większość to wspomniane wcześniej akcje spółki Dino. Pan prezes jest również określany jednocześnie jako najbardziej fascynująca i najbardziej tajemnicza postać na polskim rynku biznesowym. Od początkującego biznesmena w 1999 roku do potentata spożywczego w 2022 roku. Można by pomyśleć, że tak bogaty człowiek będzie mocno odnosił się ze swoim bogactwem. Jest właściwie zupełnie odwrotnie. Unika mediów i nie udziela wywiadów. Nie pojawił się również na giełdzie papierów wartościowych w dniu debiutu spółki. Kierownictwo natomiast unika dużych spotkań i ewentualnie prosi o wizytę w siedzibie firmy mieszczącej się w oddalonej o 300 km od Warszawy miejscowości Krotoszyn. Jeśli chodzi o prezesa, w internecie znalazłem tylko kilka jego zdjęć, choć niektóre serwisy podają, że żadne zdjęcie w internecie nie przedstawia pana Tomasza Biernackiego. W mediach jest również informacja o tym, że w 2008 roku prezes miał mieć wypadek samochodowy w okolicach Kalisza, co gazecie Money.pl udało się ustalić dopiero w 2017 roku, gdy dotarli do jednego ze świadków wypadku. Poza tym informacji właściwie brak. Zresztą sami zobaczcie jego Wikipedię. Innowacyjność spółki. Dino w ramach swojej działalności rozwija parki handlowe pod nazwą Zielony Rynek. Są to takie małe, nazwijmy to, centra handlowe, oferujące wejście bezpośrednio z parkingu. Przyciągają one zarówno sklepy lokalnych przedsiębiorców, jak i duże sieciówki. Od strony konsumenta jest to opłacalne, bo w jednym miejscu ma duży supermarket, jak i na przykład sklepy z ubraniami, piekarnie czy aptekę. Zielony Rynek to stosunkowo nowy biznes, który ma służyć również jako rebranding starych lokalizacji, z gniazdem jako flagowym parkiem handlowym. Obecnie istnieje blisko 50 takich parków handlowych. Sieć Dino wyróżnia się również dużą ilością fotowoltaiki instalowaną na dachach sklepów.
Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak przed chwilą wspomniana fotowoltaika, pozwalają nie tylko na obniżenie kosztów operacyjnych, ale także na zwiększenie samowystarczalności energetycznej poszczególnych placówek. No i oczywiście polepszają wizerunek sklepu w oczach klienta. To świadczy o długoterminowej wizji zarządzania firmą, która uwzględnia nie tylko aspekty finansowe, ale także odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Podsumowanie. Spółka Dino świętuje w tym roku swoje 25-lecie. Rozwija się tak szybko, że średnio codziennie otwierany jest nowy supermarket. Strategia spółki to świeże produkty, mniejsze miejscowości i odnawialne źródła energii. Jej tajemniczy prezes, niczym szara eminencja, steruje spółką i do tej pory idzie mu to znakomicie. A jeśli chcesz posłuchać o tym, jak znakomicie idzie naszemu państwu w rozwoju gospodarki, to zapraszam Cię do filmu, który właśnie widzisz.